Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Chrystusie. Mam nadzieję, że macie się dobrze i w tej nowej normalności jakoś się odnajdujecie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat obrazów Boga. Każdy z nas inaczej sobie wyobraża Boga. Bóg jest niewidzialny, więc chcąc nie chcąc i tak będziemy go sobie jakoś wyobrażać. Ktoś kiedyś zauważył, że obraz Boga danej osoby jest kopią tego, albo przynajmniej trochę podobny do tego, jaki był ojciec danej osoby. Dlaczego? Dlatego, że ojciec jest pierwszą osobą, takim mężczyzną, kimś, kto właśnie powinien pełnić rolę tego ojca, kto powinien chronić, kto powinien być silny, kochający. I jest pierwszym takim lustrem, w którym zaczynamy widzieć Boga. I jeśli to lustro jest w pewien sposób zniekształcone, to ten obraz Boga też często możemy mieć zniekształcony. Jakie obrazy Boga mają ludzie? Takie podstawowe, bo pewnie może być mnóstwo różnych w związku z różnymi też doświadczeniami życiowymi i tak dalej. Ale ja mam tutaj 7 podstawowych, które są dość częste. Po pierwsze, bezradny staruszek. Stworzył świat, ale sobie z nim nie radzi. Czyli generalnie jest gdzieś Bóg, ale generalnie jest stary, taki można powiedzieć prawie, że schorowany, bezradny. Widzimy czasem starszych ludzi, którzy stają się bezradni. Więc tak sobie czasem możemy wyobrażać Boga, że to jest taki staruszek, tak sobie siedzi na tym swoim tronie i generalnie to nie do końca wie, nie do końca nadąża nad tym, co się dzieje w świecie. Drugi to jest ratownik, używany jedynie do pomocy w trudnych sytuacjach. Czyli generalnie żyje sobie życiem, moim życiem, ale kiedy pojawia się trudność, jak trwoga, to do Boga. I wtedy zaczynam wołać do Boga. I to jest mój obraz Boga. Bóg, który zawsze mnie uratuje i rzuci mi koło ratunkowe. Bóg bardzo chętnie uratuje. I jak trwoga, to do Boga, to jest najlepsza droga. To jest najlepsze wyjście. Ale Bóg nie jest tylko naszym ratownikiem, który od czasu do czasu rzuci nam koło ratunkowe. Trzeci to jest święty Mikołaj, oddawania prezentów i spełniania naszych pragnień. Trochę jak taka maszyna do napojów, do batoników. Poproszę, wrzucam monetę i dostaję to, co chcę. Czyli generalnie, Panie Boże, daj mi to i tamto. Czwarty to jest Bóg obserwator, bacznie śledzący nasze życie. Inwigilacja. Generalnie oczy Pana obiegają całą ziemię, ale nie żeby wspierać, tylko żeby tutaj patrzeć, sądzić, sprawdzać. Jakaś taka Bóg, siła, która po prostu tylko obserwuje. Piątym obrazem to jest Bóg nieobecny. Nie interesuje się człowiekiem i jego problemami. Gdzieś jest, ale w ogóle go człowiek nie interesuje. To często właśnie jest taki obraz, kiedy ktoś miał ojca, który był właśnie nieobecny. W sensie był, ale na przykład był nieobecny uczuciowo, emocjonalnie. Albo był, ale bardzo dużo pracował i się nie interesował dziećmi. Ludzie mają taki obraz Boga. Miałam takiego kolegę kiedyś, który powiedział mi: Magda, ja to myślę, że Bóg jest, ale on się zajmuje tymi galaktykami swoimi i on w ogóle, gdzie on będzie patrzył na nasze małe życie, czy małe szczegóły naszego życia. Szósty obraz to jest despota, narzucający nam swoją wolę bez liczenia się z kosztami. Myślę, że to też możemy od razu pomyśleć o części ojców, którzy w taki sposób się niestety zachowują. I niestety część ludzi widzi tak Boga. Bóg dał nam konkretne prawa, zasady i on to będzie po prostu egzekwował, narzuca swoją wolę, bo to jest jego wola i kropka.
Nie, taki nie jest Bóg do końca. On tak narzuca pewne rzeczy, narzuca, proponuje nam, ale dał nam wolną wolę. I siódmy to jest policjant. Chodzi za nami, groźnie patrzy, czy czegoś nie przeskrobiemy, gotowy w razie czego od razu przyłożyć nam pałką. I taki obraz Boga, często się tym dzieli mój tata miał, kiedy był chłopcem takim nastoletnim, to chodził do kościoła, bo był świadomy tego, że gdyby wpadł pod samochód na przykład i stanął nagle na Bożym sądzie przed Bogiem, to by powiedział, byłem w kościele. Takie miał podejście, to też się wiązało z jego życiem, z jego obrazem ojca. I dobrze jest czasem sobie pomyśleć o tym, przemyśleć to, jak my widzimy Boga. Bo Bóg nie jest żadnym z tych obrazów. Bóg ani nie jest świętym Mikołajem, ani nie jest policjantem, ani nie jest Bogiem nieobecnym. Wręcz przeciwnie, Bóg jest cudownym, kochającym ojcem. Kilka takich cech Boga, kilka wersetów. Jest tak naprawdę cała Biblia opisuje, jaki jest Bóg i można by było godzinami opowiadać o tym. Ale ja tutaj tylko powiem kilka. Po pierwsze, bardzo znany werset, Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest Bogiem, który tak nas ukochał, że oddał swojego Syna po to, żebyśmy mogli mieć życie. Cała historia w ogóle, cała Biblia, od początku do końca, historia stworzenia i zbawienia człowieka, kiedy my sami jako ludzie nabroiliśmy. I to, jak właśnie Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, jak powróci i jak kiedyś będziemy mogli być z Nim w niebie, pokazuje na obraz cudownego, kochającego Ojca. Inny werset, 2 Koryntian 6, 16-18 mówi tak. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan. I nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bóg chce być z nami. On chce być blisko i mówi, przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Ten wielki Bóg zaprasza nas do swojej rodziny. Coś cudownego. Pan Bóg chce dać nam bogactwo. Chce nam dać nas bogactwo, w sensie bogactwo wszystkiego, pokoju, radości, ale też zaspokojenie i nasycenie. Kilka odcinków temu mówiłam o nasyceniu, jak Pan Bóg chce nas nasycić. I także werset przewodni tego vloga, Filipian 4,19, a Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi w Chrystusie Jezusie wspaniale każdą waszą potrzebę. Bóg jest Bogiem, który wspaniale chce zaspokoić każdą naszą potrzebę. Nie stać tylko z batem, ale zaspokoić nas. Bóg jest wierny, Bóg jest dobry, każde Jego słowo, które powiedział, się wypełni. Tak, Pan Bóg dał nam prawo i tak egzekwuje je. Jeśli my decydujemy się, że chcemy iść za Bogiem, to On będzie egzekwował to. Bo skoro idziemy tą drogą, to ta droga ma pewne zasady. Zresztą one są najlepsze, najmądrzejsze, cudowne. Nie zawsze łatwe, ale dobre. Co więcej, Efezjan 1:3 do 8 jest napisane tak. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Zostaliśmy napełnieni przez Niego błogosławieństwem duchowym. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swojej woli i tak dalej, i tak dalej. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. To jest właśnie jaki jest. Gdzie indziej jest napisane 2 Koryntian 1, 3-4 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Ten werset mówi o
niesamowitych cechach Boga. Bóg jest tym, który niesie pocieszenie. Bóg jest Ojcem miłosierdzia i tak nas pociesza i pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy my jeszcze mogli pocieszać innych. To jest nasz Bóg. Bóg, który ochrania, który otacza, który pociesza, który czuje nasze emocje, który widzi, który rozumie. I tak jak już wspomniałam wcześniej, Pan Bóg też przychodzi z korektą do nas. Wychowuje nas. Hebrajczyków 12:7-11 mówi o tym tak: trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi, jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swojej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Pan Bóg karci nas, koryguje dla naszego dobra. Tak, to wydaje się na początku smutne, a nie radosne, ale przynosi błogi plon sprawiedliwości. To jest napisane, że Bóg chce nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Bóg z miłości nas koryguje. I ostatni werset, którym się chciałam podzielić, to jest 1 Piotra 1:3-4. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiednącego, które jest zachowane dla nas, dla was w niebie. Bóg zrodził nas do żywej nadziei. Bóg jest Bogiem nadziei. On nadaje naszemu życiu sens i przywraca sens tam, gdzie tego sensu nie widać w tym momencie. I co więcej, daje nam dziedzictwo niezniszczalne, niewiednące, które jest zachowane dla nas w niebie. I tak, to dziedzictwo będzie kiedyś dla nas dostępne w całości. Dziś mamy cień tego wszystkiego, ale już tutaj możemy żyć pełnią życia. I jest powiedziane, że żyjąc tutaj na ziemi, poznajemy tylko po części, jakby w zwierciadle, że to wszystko jest takie niedoskonałe i nie poznamy Boga do końca tutaj. Ale możemy zrobić wszystko, żeby chcieć Go poznać. Możemy zrobić wszystko, żeby wertować Pismo Święte. To, co powiedziałam, to jest tylko jakiś malutki urywek tego, jaki jest Pan Bóg i kim On jest. Zachęcam Was do tego, żebyście sięgali głębiej, żebyście szukali tego właśnie, jaki jest Bóg. Ciekawa jestem, jaki obraz Boga macie teraz? Czy zastanawialiście się nad tym? I czy jest On związany z obrazem Ojca waszego, a może kiedyś mieliście inny obraz, a dzisiaj macie już inny, bo właśnie Pan Bóg pomógł wam zmienić obraz Jego? Dajcie znać, jak to u was jest i czy mieliście taki czas, kiedy właśnie może któryś z tych 7 obrazów nieprawidłowych był waszym udziałem. To jest cudowne, że właśnie teraz, choć widzimy Boga tylko po części, Boga niewidzialnego, to przyjdzie czas, kiedy po powtórnym przyjściu Chrystusa, kiedy spotkamy się z Nim, albo jeśli ktoś wcześniej z nas trafi do nieba i spotkamy się z Nim twarzą w twarz i wtedy naprawdę zobaczymy, kim jest. I myślę, że wow, to nie wystarczy. Nasz Bóg jest naprawdę cudowny. Więc bądźmy świadomi tego, czy na pewno mamy prawidłowy obraz Boga. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Wspierajcie mnie na Patronite. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know.